jesteśmy tutaj na dożynkach miasta Oświęcim, zorganizowanych przez Rady Osiedlowe. Ja jestem wychowany w Radzie Osiedlowej Zasole, czyli generalnie mogłoby się wydawać, że z rolnictwem niewiele mam wspólnego, natomiast mam tą świadomość, że jest to bardzo ważny sektor i bardzo ciężka i trudna praca. I żeby dzisiaj świętować plony, to po drodze musi wiele osób ciężko pracować, żeby zebrać, krótko mówiąc, z pola, a wydaje się, że jakby młodzież nie garnie się do tej ciężkiej pracy i w obliczu generalnie też anomaliów pogodowych, jakie obserwujemy od kilku lat, pozostaje chyba życzyć na przyszły rok wszystkim rolnikom, żeby aura była łaskawsza i plony bardziej urodziwe. Bo już do kwity zebraliśmy plon, bo już do kwity zebraliśmy plon, plon niesiemy plon, wedle ogroda, wedle ogroda, wyjdzie gospodarz, czyli to prawda. W tych dzielnicach podmiejskich tradycje związane z rolnictwem są ogromne. Przecież 40 lat temu tak naprawdę w dzielnicy Dwory Kruki, Monowice, Stare Stawy czy Podborem to były dzielnice, gdzie uprawiano ziemię, gdzie było tutaj mnóstwo rolników. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła, ale to jest też czas, żeby podziękować zarówno tym osobom, które kiedyś pracowały, ale też i tym osobom, które jeszcze dzisiaj pracują właśnie na roli i ogromny trud, który wkładają, właśnie to jest okazja do tego, żeby im podziękować, ale też okazja do tego, żeby świętować. Ja się bardzo cieszę, że od kilku lat wspólnie właśnie te cztery dzielnice, czyli Monowice, Dwory Kruki, Podborem i Osiedle Stare Stawy wspólnie świętują. Większość osób w Polsce pochodzi z terenów wiejskich, mieszkają na obszarze terenów wiejskich i nawet kiedy nie są rolnikami, mają swoje święto właśnie dziś, to święto plonów. Każdy z nas, każdy Polak, każdy jeden codziennie rano, w południu, spożywa pokarmy, które są wytworzone z płodów wytwarzanych przez rolników w Polsce, więc dożynki w mieście nie są, czyli to po prostu tradycja, którą się przekazuje.